Witam z tej strony i dzisiaj przynoszę wam taki mały guide'ik a propos autosortowania, dlaczego każdy powinien używać tej opcji i w ogóle jak ją uruchomić. Więc Gigi na zeszłej liście dodało taką opcję, jest ona dostępna dla wszystkich, nie potrzebujemy premium staszów, możemy mieć zwykłe stasze i tak możemy z tego korzystać. I polega to na tym, że możemy przypisać do danego stasza dane itemy, które chcemy, żeby tam się wrzucały. Jak to w ogóle włączyć? Klikamy prawym przyciskiem myszy na stasza, z którego chcemy skorzystać i załóżmy, że tutaj przypiszemy sobie currency i nie wiem mapy. Akceptujemy i możemy być teraz w dowolnym miejscu na innym jakimkolwiek staszu. Gdy będziemy wrzucać, wrzucać tego typu to co przypisaliśmy sobie do stasza on automatycznie będzie przypisywał je do, do stasza do którego to zrobiliśmy więc można tego używać na zwykłych staszach to jest bardzo dobre jeżeli chodzi o premium stasze one mają opcję tylko i wyłącznie do przypisania tom które mają bazowo czyli wiadomo karencji karencji map to mapy esencje i tak dalej Możemy posortować sobie wszystkie itemy, nie zmieniając po prostu, nie musimy nigdzie jeździć, postaszek i wszystko ładnie, pięknie się sortuje. Zaoszczędza nam to mnóstwo czasu, więc możemy mniej spędzać czasu na sortowaniu itemów i więcej grając. To by było chyba w sumie na tyle z mojej strony.